Budynku amerykańskiego parlamentu strzeże teraz 800 żołnierzy Gwardii Narodowej, natomiast władze stolicy, obawiając się wybuchu w kolejnych dniach następnych zamieszek, do 21 stycznia wprowadziły stan wyjątkowy. Zakończy się on dobę po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mają jednak w Waszyngtonie obowiązywać jeszcze przez miesiąc. Na ulicach miasta łącznie będzie blisko 5,5 tysiąca żołnierzy. Teraz Kapitol wygląda jak twierdza. Wciąż wśród amerykańskiej opinii publicznej zadawane są jednak pytania, jak to się stało, że grupa protestujących ludzi wdarła się do środka budynku. Teraz otacza go specjalny płot, który ma wysokość 2 metrów. W bliskim sąsiedztwie nie mogą być teraz także dziennikarze relacjujący wydarzenia ze stolicy Stanów Zjednoczonych. O pomoc w identyfikacji uczestników zajść, które doprowadziły do przerwania obrad kongresu, zaapelowały policja i FBI. Osobom, które wdarły się przemocą do budynku, stawiane są zarzuty federalne. Dla Dziennika Związkowego, Jan Pachlowski.